Wielka akcja służb na terenie całego kraju. Funkcjonariusze CBS kreskowane PES Gdańska i Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa rozbili grupę, która odbarwiała olej opałowy. Paliwo było później sprzedawane jako olej napędowy. W efekcie przestępczej działalności Skarb Państwa stracił ok. 20 milionów złotych. Co najmniej 10 milionów złotych zarobił gang, który oficjalnie sprzedawał niemiecki olej opałowy do krajów nadbałtyckich. W rzeczywistości, gdy tylko. W ramach akcji prawie 140 funkcjonariuszy przeszukało jednocześnie 60 mieszkań, firm i magazynów na terenie całej Polski. Zatrzymano 9 osób w wieku od 22 do 73 roku lat, przejęto cysterny ze 180 tys. Litrów paliwa, a także urządzenia służące do odbarwiania oleju i prawie milion złotych w gotówce. Był to finał wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy. Najpierw śledczy ustalili strukturę i schemat działania grupy przestępczej, której członkowie mogli prowadzić nielegalną działalność od 2016 roku. Z zebranego materiału wynikało, że grupa sprowadzała z Niemiec do Polski, za pośrednictwem spółek zarejestrowanych na Cyprze i Bułgarii, olej przeznaczony do celów grzewczych, który według dokumentów tranzytem przez nasz kraj miał trafić na Łotwę. Los oleju był jednak zupełnie inny. W pokaźnym magazynie mieszczącym się w jednej z pomorskich miejscowości w powiecie kartuskim, za pomocą zestawu specjalnych filtrów i pomp oraz odpowiedniej mieszaniny kwasów, przeprowadzano proces jego odbarwiania, blendowania. Następnie na podstawie fałszywych dokumentów trafiał on jako olej napędowy na liczne stacje benzynowe znajdujące się w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, łódzkim i śląskim. Co najmniej 1,5 miliona litrów podrobionego paliwa wprowadziła na rynek grupa oszustów z okolic Koszalina, która odbarwiała olej opałowy i wielomilionowe straty. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu trwającego kilkanaście miesięcy procederu wyniosły 20 milionów złotych. W prokuraturze okręgowej w Gdańsku zatrzymanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, zmiany przeznaczenia towarów i innych przestępstw karno-skarbowych. Sąd rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku na wniosek prokuratury okręgowej w Gdańsku wobec 7 osób podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.